Witam Państwa, dobry wieczór, a oto wydarzenia dnia. Już niedługo wszyscy zmotoryzowani będą musieli zostawić swoje pojazdy kilkaset metrów od śródmieścia Krakowa. Dalej w kierunku rynku głównego, by zwiedzać zabytki czy po zakupy, trzeba będzie przejść spacerkiem. W Biurze Inżynierii Ruchu Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta przygotowano bowiem projekt dalszego ograniczenia ruchu wszelkich pojazdów w zabytkowym centrum Krakowa. Główne jego założenia są następujące. Do rynku i przyległych jego ulic będzie obowiązywał absolutny zakaz wjazdu. Po ulicach w obrębie plant będą mogły jeździć tylko niektóre samochody, głównie dostarczające towary do sklepów. Ulice pomiędzy pierwszą a drugą obwodnicą mają być zamienione na jednokierunkowe, co pozwoli na znaczne zwiększenie możliwości parkowania, a jednocześnie usprawni funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Spaliny ponad 14 tysięcy pojazdów jeżdżących w ciągu doby w obrębie pierwszej obwodnicy w niemałym stopniu przyczyniają się do ponownego niszczenia najcenniejszych zabytków naszej kultury, które z tak ogromnym wysiłkiem odnawiamy. Nowe zasady ruchu będą obowiązywać prawdopodobnie już od jesieni tego roku. Do Japonii odleciała orkiestra reprezentacyjna Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Zaproszono ją do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Marszowych, który rozpocznie się jutro i potrwa do 25 marca. Wystąpią w mundurach z okresu Królestwa Polskiego, takich jak na tych zdjęciach archiwalnych. Szwajcarscy uczeni opublikowali listę zagrożeń dla życia człowieka. Na jej szczycie znajduje się jazda na motocyklu oraz wszelakie zagrożenia komunikacyjne, zaś na dole tak niewinne zajęcie, jakim jest opalanie się. W pewnym miejscu tej bardzo długiej listy znajduje się także codzienna poranna szklanka mleka. Dochodząc więc do dość niezwykłego wniosku, że największym zagrożeniem dla człowieka jest po prostu samo życie, przyjrzyjmy się naszej szklance mleka i naszej żywności. Jak wynika z ekspertyzy Polskiej Akademii Nauk, jakość żywności produkowanej w Polsce jest coraz gorsza. Nadmierne ilości fluoru wykryto w artykułach mleczarskich, owocach i warzywach z regionu szczecińskiego i wielkopolskiego. Warzywa, zwłaszcza z województw krakowskiego, katowickiego i łódzkiego, zawierają domieszki metali ciężkich pochodzących ze źle nawożonej gleby. Sanepid zakwestionował w kraju aż 70% próbek serków homogenizowanych z powodu nadmiernego zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jak temu zaradzić? Przede wszystkim nie należy wypasać krów w pobliżu ruchliwych traktów komunikacyjnych. Tam właśnie trawa jest najbardziej skażona ołowiem pochodzącym ze spalin. W okręgach górnośląskim, rybnickim, krakowskim, legnicko-głogowskim oraz gdańskim istnieje poważne zagrożenie ekologiczne. Zapraszam Państwa teraz na przegląd wydarzeń kulturalnych, który rozpoczniemy od spotkania z Maciejem Damińskim. Tego popularnego aktora od 2 tygodni oglądać możemy na scenie Warszawskiego Teatru Dramatycznego w Ptakach Arystofanesa. Jużem ochoty do sojuszu nabrał. I ja! A ty, Małczo? Czy to, że dzieci bywają w teatrze, bywają na próbach, jest to przypadek, czy to jest jakby celowe pana działanie? U nas w rodzinie to tak, jak w tym wierszyku, i ojciec, i matka, i dziadek, i babka, bo to wiadomo, starsi na pewno pamiętają mojego ojca, Dobiesława Damięckiego. Wspaniały aktor, społecznik, prezes zespół i tak dalej, i tak dalej. Mama jest aktorką, Irena Górska-Damięcka. Brat jest aktorem, Damian Damięcki. Syn brata już jest w szkole teatralnej, także to ciąży nad nami to fatum. A my właściwie z bratem wychowaliśmy się w teatrze, bo też była troszkę taka sytuacja, jak i ja teraz mam z nimi, że niekiedy nie mieli co z nami zrobić i myśmy się tułali po całej Polsce, jako że to był czas zaraz po wojnie, rok 45-6, z rodzicami i tam, gdzie oni występowali, to my również niekiedy nawet występowaliśmy na scenie, bo to wiadomo, że całe wieczory spędzaliśmy za kulisami, rano próba, znaliśmy na pamięć te wszystkie przedstawienia, które rodzice grali. No i kilka razy podobno nawet przerwaliśmy przedstawienie w najmniej odpowiednim, że tak powiem, momencie, jak tam w Uczniów Diabła nawet na przykład tatę mieli wieszać, to myśmy zaczęli wrzeszczeć, że nie wieszać tatusia. Były sytuacje podobno takie, że musieli nawet przedstawienia przerywać. Jak przyszła sprawa wyboru zawodu na przykład, to myśmy nie mieli żadnej alternatywy, że tak powiem, żadnych wątpliwości, tylko po prostu było tak, że jak to, że musimy zostać aktorami. No. Troszkę się obawiam tego, że też tak będą myśleć te dwa bąki, ale...
Jak on wyrośnie trochę, to będzie dobrze. No mówi, że będzie aktorem, prawda? Będziesz dobrym aktorem będziesz? Nie wiem. Jak to nie wiem? Jeszcze nie wiem. Będziesz świetnym aktorem. Jakim będziesz aktorem? Nie wiem. Świetnym. Mów, no. W kraju rozpoczęła się kolejna runda piłkarskich rozgrywek. Na wiosenną inaugurację 14 bramek, 3 zwycięstwa gospodarzy, 1 gości, 4 remisy. W Szczecinie Pogoń przegrała z łódzkim klubem sportowym 1-2. 19 minuta meczu i Soczyński zdobywa prowadzenie dla ŁKS-u. Drugą bramkę podopieczni Leszka Jezierskiego strzelili po akcji w 20 minucie. Różycki strzelał z dystansu. Błąd Szczecha i Robakiewicz niezwykł pudłować w takiej sytuacji. W drugiej połowie Pogoń uzyskuje nieznaczną przewagę. W 73 minucie po solowej akcji zostaje sfaulowany na polu karnym Leśniak. Honorowego gola dla portowców zdobywa z 11 metrów Urbanowicz. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dziś wieczór dla Państwa. Dziękuję, do widzenia.